Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu Matematyka 500+, czyli matematyka dla osób, które chcą zdawać na maturze ją jako przedmiot rozszerzony. Na to nasze spotkanie przygotowałam, oczywiście coś specjalnego jak zawsze. Tym razem będą to ciągi liczbowe, a w szczególności szereg geometryczny, który jest przeznaczony właśnie na poziom rozszerzony na maturze z matematyki. A więc zapraszam bardzo gorąco. Przygotowując się do matury rozszerzonej z matematyki, należy zwrócić szczególną uwagę na taki dział, którym są ciągi liczbowe. Mam tu na myśli ciąg arytmetyczny, mam na myśli również ciąg geometryczny, jak i mam na myśli nieskończony ciąg geometryczny, oczywiście ciąg nieskończony geometryczny zbieżny. Dlatego ja tutaj przygotowałam zadania, które będą łączyły ciąg arytmetyczny z geometrycznym, ale będą zadania same solo z szeregu geometrycznego, czyli z tego nieskończonego ciągu geometrycznego, dlatego że on właśnie na maturze rozszerzonej jest bardzo, bardzo ważny i często spotykany. Zadanie numer 1. Dany jest nieskończony zbieżny ciąg geometryczny A1, A2, A3 i tak dalej, w którym A1 jest większe od 0. Niech S oznacza sumę wszystkich wyrazów tego ciągu. Udowodnij, że S jest zawsze większe lub równe od 4 A2. Skoro jest to zadanie tak na początek dowodowe, no więc musimy napisać założenie. Założenie jest to wszystko, co tam w treści jest podane. Czyli tak, że mam do czynienia z nieskończonym ciągiem geometrycznym zbieżnym. I już od razu, jak jest informacja, że jest on zbieżny, możemy dopisać, że wartość bezwzględna skuma będzie mniejsza od 1. To jest warunek na zbieżność nieskończonego ciągu geometrycznego. Więc dopisać to można już w założeniu. Dalej, A1 jest dodatnie i S to jest suma wszystkich wyrazów tego ciągu. My na tej podstawie mamy wykazać, że S, czyli nasza teza jest taka, że S jest większe lub równe od 4 A2. Oczywiście widzimy tutaj, że mamy udowodnić nierówność. Ja osobiście, dowodząc nierówności, używam dowodu nie wprost, nie wprost, dlatego, że dowód nie wprost polega na zaprzeczeniu tezy. Czyli ja zaprzeczam tezę i stwierdzam, że moje S jest mniejsze od 4 A2 i dojdę do sprzeczności. Zaprzeczenie sprzeczności powoduje, że moja wyjściowa teza będzie prawidłowa. No więc tak, ja będę rozwiązywała teraz taką nierówność. I teraz tak, skoro ja mam do czynienia z nieskończonym ciągiem geometrycznym, to na S był wzór. Jak nie pamiętasz, możesz sięgnąć do tablic. W tablicach był wzór, ja ten wzór przypomnę, że S to jest A1 nad 1 minus Q. Ale pod warunkiem, że jest to szereg zbieżny, prawda? Że to jest ciąg geometryczny zbieżny, czyli że wartość bezwzględna z Q jest mniejsza od 1. Zatem ja mogę, oczywiście taką mam informację w treści zawartą, więc ja mogę ten wzór tutaj wykorzystać. Czyli napiszę A1 nad 1 minus Q. I to jest mniejsze od 4. I teraz uwaga, A2 mi się nie podoba. Dlaczego? No bo ja nie chcę tyle mieć niewiadomych, nie? Czyli zamiast A2 ja mogę wykorzystać fakt, że skoro A2 to jest drugi wyraz ciągu geometrycznego, to będzie on A1 razy Q. Chociażby na podstawie wzoru ogólnego ciągu geometrycznego. Po prostu jak ja pierwszy wyraz pomnożę przez Q, mam drugi. Jak drugi pomnożę przez Q, mam trzeci. Jak trzeci pomnożę przez Q, mam czwarty i tak dalej, i tak dalej. No to teraz co mi to dało? Oczywiście muszę to dalej rozwiązać. Po pierwsze, tu jest A1, tu jest A1. Skoro A1 dodatnie, to ja sobie mogę podzielić obustronnie przez A1. Skoro jest to liczba dodatnia, prawda? Zaznaczmy, to A1 to jest liczba dodatnia, czyli mi się zwrot nierówności nie zmieni. To jest bardzo ważne w przypadku nierówności. Czyli mam 1 nad 1 minus Q jest mniejsze od, jak ja podzielę przez A1, to zostanie mi samo 4Q. No to tak, fajnie by było się tego mianownika pozbyć, czyli pomnożyć obustronnie przez mianownik. Ale znowu mam problem. Muszę przemyśleć, czy znowu to jest dodatnie. Popatrzmy na nasze założenie. Wartość bezwzględna z Q ma być mniejsza od 1. Czyli to oznacza, że tutaj, prawda, ta liczba może być oczywiście Q ujemne. A jak Q będzie ujemne, prawda, no to będzie i tak ten cały nawias dodatni.
Ale Q nie może mi przekroczyć 1, bo o tym mówi mi ten warunek. Zatem jak ja podstawię 1 druga, 1 trzecia, tam na przykład 2 trzecie, to i tak jest to liczba dodatnia. A skoro jest dodatnia, to ja mogę pomnożyć i nie zmieniam zwrotu nierówności. No więc sobie zostanie 1 mniejszy od, a tu pomnożę 4Q minus 4Q kwadrat. Przerzucam wszystko na jedną stronę, może tu będę kontynuowała, czyli będę miała 4Q kwadrat, tu przerzucam minus 4Q i plus 1 mniejsze od 0. Na pewno zauważysz, że jest to wzór skróconego mnożenia. 2Q minus 1 do kwadratu mniejsze od 0. I uwaga! Oczywiście, jak to często bywa właśnie w różnych dowodach, mam wzór skróconego mnożenia, potęga druga. Co ona mi powoduje? Że ta liczba tutaj, która jest podniesiona do potęgi drugiej, jest zawsze większa lub równa 0. Czyli zazwyczaj jest dodatnia, ale w szczególnej sytuacji może być równa 0. Zatem tu jest większa lub równa od 0, a tu mam mniejsze od 0. Oczywiście jest to sprzeczność, bezdyskusyjnie sprzeczność wyszła, co oczywiście kończy mój dowód nie wprost. Polecam w przypadku dowodzenia nierówności wybierać metodę dowodzenia nie wprost. Zadanie numer 2. Rozwiąż równanie. To równanie wygląda tak. 1 dodać x, dodać x kwadrat, dodać x do trzeciej, dodać i tak dalej kropeczki równa się 2, którego lewa strona jest sumą szeregu geometrycznego. No, jakbyśmy tego nie widzieli? Myślę, że ta osoba, która zdaje już poziom rozszerzony na maturze z matematyki, prawda, która zdaje tą maturę rozszerzoną, to ma taką świadomość, że jeżeli zobaczy właśnie sumę, która się nie kończy, to myślę, że skojarzy sobie, że jest to na pewno ciąg geometryczny, ale ma być on nieskończony, ale konkretnie nieskończony. Ciąg geometryczny jest 1, x, x kwadrat, x do trzeciej i tak dalej. Natomiast jak będzie pomiędzy tymi wyrazami plus, to znaczy, że mam do czynienia z sumą. Czyli tak naprawdę to jest suma tego nieskończonego ciągu geometrycznego. Ale pamiętajmy, żeby można było tą sumę wyznaczać, to powinniśmy zacząć od napisania założenia. Bezdyskusyjnie, często młodzież zapomina o założeniu, to jest bardzo ważne. Wartość bezwzględna z Q ma być mniejsza od 1. I pamiętaj o tym, jeżeli chcesz użyć wzoru na S, to zanim go użyjesz, zapisz założenie. No to teraz tak, po pierwsze, wyznaczmy Q. Q, jak wiemy, to jest iloraz dowolnego wyrazu przez sąsiada wcześniejszego. Czyli ja mogę sobie wybrać oczywiście wyraz drugi z pierwszym. Czyli jak ja X podzielę przez 1, to po prostu mam moje Q. Zatem w miejsce Q podstawiam x, wychodzi mi mniejsze od 1, prawda, na wartość bezwzględną. No i z tego wnioskuję, że moje x jest mniejsze od 1 i moje x większe od minus 1. Zatem wniosek, moje x, które mi wyjdzie z tego równania, musi spełniać założenie, że jest liczbą z przedziału od minus 1 do 1. No w szczególności oczywiście musimy uwzględnić to, że na pewno 0 być nie może, bo to widzimy patrząc na równanie, aczkolwiek no, to wynika z samego założenia, że wartość bezwzględna z Q jest mniejsza od 1. No bo teraz, skoro napisaliśmy założenie, możemy użyć wzoru na sumę. Ja przypomnę ten wzór, a 1 nad 1 minus Q. Wzór fajny, szybki, przyjemny, ale do stosowania tylko wtedy, kiedy mamy nieskończony ciąg geometryczny i wyznaczyć jego sumę. No więc ja będę stosowała, czyli a1 to jest u mnie pierwszy wyraz, czyli 1 nad 1 minus, a moje Q to przecież wyznaczyłam, to jest x i to się równa, oni mi podali 2. Ja od razu napiszę nad 1, żeby było tak idealnie, pięknie tutaj mnożenie właśnie na krzyż, czyli będę miała 2 razy 1 to jest 2, minus 2 razy x to mam 2x i to się równa 1 razy 1 to jest 1. Czyli minus 2x to się równa, tu przerzucę, będzie minus 1, dzielone przez minus 2 mam x równe 1 druga. Wyszło mi takie x, ale nie wystarczy na tym skończyć. Trzeba zwrócić uwagę na to, że to nasze x spełnia założenie. I teraz mogę napisać odpowiedź dopiero, skoro widzę, że jest tutaj w środku to moje x, czyli w środku, w tym przedziale spełnia założenie, to ja mogę napisać teraz, że odpowiedzią do mojego zadania, czy tak jakby rozwiązaniem mojego równania jest liczba 1 druga. Pamiętaj, jeżeli zadanie jest otwarte na maturze rozszerzonej, bo na maturze rozszerzonej mamy tylko kilka zamkniętych, jeżeli jest ono otwarte, to musisz mieć zapisane założenie i jeszcze rozwiązywanie
jak widzisz tego równania, gdyby było zamknięte zadanie. Oczywiście też musisz napisać. Tylko, że wiadomo, że w zadaniu zamkniętym sprawdzają tylko egzaminatorzy, czy jest A, czy jest B, czy jest C, czy jest D, a nie to, jak do tego doszedłeś. Masz zaznaczyć prawdziwą odpowiedź, prawda? Więc to jest troszkę inne formy, jeżeli chodzi o sprawdzanie. Natomiast oczywiście rozwiązując zadanie, musimy pamiętać, że jeżeli chcemy użyć wzoru na sumę właśnie szeregu geometrycznego, czyli tego wzoru, musimy pamiętać, że ten wzór idzie w parze z założeniem, bezdyskusyjnie. Zadanie numer 3. W nieskończonym ciągu geometrycznym suma wyrazów o numerach nieparzystych jest równa 240, a suma wyrazów o numerach parzystych jest równa 120. Oblicz sumę trzech początkowych wyrazów tego ciągu. Ja specjalnie tutaj nic nie pisałam, dlatego że to jest zadanie dane słownie, tekstem. Więc chciałabym razem z Tobą wypisać to, co jest istotne w tym zadaniu. Po pierwsze, mamy do czynienia w tym zadaniu z jakimś nieskończonym ciągiem geometrycznym. Czyli musimy sobie zapisać. Pierwszy wyraz to jest A1. Drugi wyraz, mogę napisać A2, nie? Ale ja myślę, że skoro wiem, że on jest geometryczny, napiszę od razu A1Q. Trzeci wyraz, mogę napisać A3, ale mogę napisać A1Q do kwadratu. Czwarty wyraz, mogę napisać A4, ale lepiej napiszę A1Q do trzeciej. Zauważ, cały czas mnożę przez Q, mnożę przez Q, mnożę przez Q. Kropeczki i ten ciąg się nie kończy. Jest to nieskończony ciąg geometryczny. I teraz popatrz, skoro jest to nieskończony ciąg geometryczny, to skoro ja mam analizować sumę parzystych, sumę nieparzystych, prawda, tych numerów, prawda, sumę tych wyrazów o numerach nieparzystych, parzystych, to ja muszę mieć do czynienia z tym, że pewnie to będą, oczywiście skoro istnieje suma, będą to ciągi nieskończone zbieżne. Zatem napiszę warunek, że wartość bezwzględna z Q ma być mniejsza od 1. Żeby to było zapisane, na pewno nam się to sprzyda w trakcie rozwiązywania zadania. Dobrze, no to teraz czytamy powolutku. Suma wyrazów o numerach nieparzystych. I teraz tak, ja może tutaj pod spodem na czerwono napiszę. To jest A2, to jest A3, to jest A4 i tak se leci dalej, prawda? I teraz co to znaczy o numerach nieparzystych? I to suma ma być, nie? Suma wyrazów o numerach nieparzystych. Numer nieparzysty to znaczy pierwszy, numer nieparzysty to znaczy trzeci, numer nieparzysty to znaczy piąty i tak dalej, i tak dalej. I ich suma. Czyli popatrz, co drugi wyraz mam dodać. Czyli zapiszę to A1, dodać. Następny to będzie A3, czyli moje A1 ku kwadrat, dodać. Następny byłby A5. Ja może zapiszę, że A1 Q do potęgi czwartej, dodać i tak dalej, i ta suma to jest nieskończona. Zatem napisałam trzy kropeczki, ale podali mi w treści, że ta suma wynosi 240. No to skoro tak, no to teraz jeszcze mam podane, a suma wyrazów o numerach parzystych. To które to numery parzyste? No numer parzysty to ten, bo jest A2, numer drugi. A4, no bo numer czwarty. A6 i tak dalej, czyli ja też mam dodawać. Czyli tak, A2 to jest moje A1Q, dodać A4 to jest moje A1Q do trzeciej. Też tak skacze co drugi wyraz tego mojego wyjściowego ciągu nieskończonego geometrycznego. Następne będzie A1Q do piątej plus kropeczki tak sobie dajmy i podali mi w treści, że to wynosi 120. A ja mam na tej podstawie wyznaczyć sumę trzech początkowych wyrazów, czyli ja sobie zapiszę A1, dodać A2, dodać A3, nie równa się pytanik. Nie będę tego robiła żadnym wzorem, no bo trzy początkowe wyrazy to przecież ja sobie każdy z nich wyliczę, A1, A2, A3 i dodam. Tak najprościej. Dobra, no to teraz musimy na to tutaj popatrzeć. Oczywiście widzimy, że zarówno tutaj mamy do czynienia z sumą, tą nieskończoną, prawda? Z sumą nieskończonego ciągu i tutaj tak samo. Czyli ja mogę oczywiście mieć na myśli, że będę używała wzór A1 nad 1 minus Q, tylko ja go muszę dostosować. Ja go muszę dostosować do mojego pierwszego równanka i do mojego drugiego równanka. Czyli najpierw może zrobię to ad pierwsze równanie, żeby tak ładnie było, żebyś wiedział, co robimy. To tak, stosujemy ten wzór. W
tym wzorze mamy tak, mamy u góry A1, czyli pierwszy wyraz. No widzimy sobie, faktycznie pierwszy wyraz to A1, więc się zgadza. Nad 1 minus i teraz uwaga, moim Q już nie jest Q tak jak było na początku. Popatrz, ja tu mam jeden ciąg nieskończony, a z tego ciągu ja wybrałam dwa podciągi. Te o numerach parzystych i te o numerach nieparzystych. I ja wiem, że jednych suma wynosi 240, a tych drugich wynosi suma 120. Czyli ja teraz skaczę co drugi, widzisz? Czyli ja mnożę razy Q kwadrat, razy Q kwadrat, razy Q kwadrat. Czyli znaczy się, że moim tutaj ilorazem nie będzie Q, tylko Q kwadrat. I to podali mi, że wynosi 240. No to teraz spróbujmy AD2 zanalizować, czyli ten drugie jakby równanko i teraz ten sam wzór stosujemy, tylko go dostosujemy do siebie. Moim pierwszym wyrazem jest teraz A1Q. Nad 1 minus ma być nasze Q, ale nasze Q, popatrz, to przez co ja mnożę? Znowu przez Q kwadrat. Czyli mam 1 minus Q kwadrat w mianowniku i to się równa 120. I teraz zastanówmy się, czy musimy pisać jakieś dodatkowe założenia o Q kwadracie, skoro takie napisaliśmy na samym początku, nie ma potrzeby. Bo skoro wartość bezwzględna z Q jest mniejsza od 1, to na pewno wartość bezwzględna z Q kwadrat też będzie mniejsza od 1. W związku z tym nie będziemy pisać żadnych innych dodatkowych tutaj założeń, tylko będziemy sobie musieli jakoś poradzić z tym równankiem i z tym. Oczywiście część młodzieży robi tak, że bierze w układ równe. Można tak zrobić, jest równie dobrze, jest super dobrze, ale ja bym chciała to zrobić tak, żeby było troszkę szybciej. Czyli tak, popatrz, gdybym ja tutaj zrobiła standardowo nad 1 i tu nad 1, to mogłabym pomnożyć na krzyż, dzięki czemu otrzymam A1, to się równa 240, jak to pomnożę, minus 240 Q do kwadratu. Tutaj miałabym bardzo podobnie, z tym, że miałabym A1Q, to z tym mnożę, równa się 120 minus 120 Q do kwadratu. I teraz, gdybym ja to moje A1, które tu mi pięknie wyszło, podstawiła w to miejsce, tutaj, gdybym ja to podstawiła, to popatrz, jakie równanko bym otrzymała. Ja to wrzucam tu, czyli będę miała 240, tylko w nawiasie, minus 240 Q kwadrat, to wszystko mam razy Q, to się równa 120 minus 120 Q kwadrat. Trochę duże te liczby, ale zaraz sobie pomnożymy tutaj przez Q i poradzimy z tymi większymi liczbami. 240 Q minus 240 Q do potęgi trzeciej, to się równa 120 minus 120 Q do potęgi drugiej. No dzielmy od razu przez 120, bo widzimy, że się pięknie podzieli. Czyli mam tak, 2Q minus 2Q do trzeciej, to się równa 1 minus Q do drugiej. Wszystko na jedną stronę posegregujemy sobie, a w sumie możemy na tą przerzucić, czyli 0 to się równa 2Q do trzeciej minus Q do drugiej. Przerzucamy. Minus 2Q i tu mamy plus 1. Ewidentnie widać, metoda grupowania nam się kłania, czyli musimy wyciągnąć przed nawias tutaj Q kwadrat, będziemy mieć 2Q minus 1 i tu wyciągamy sobie oczywiście minusa, to będę miała też 2Q minus 1. Żeby metoda grupowania mi się udała, to ja muszę ten nawias mieć taki jak ten, prawda? No mogłam to zrobić, jak z tego zabrałam coś przed nawias, no i z tej drugiej części też zabrałam, w tym wypadku tylko minusa przed nawias. No to kończmy tą metodę grupowania. Czyli tak, w jednym nawiasie będzie 2Q minus 1, to co się powtarza, a w drugim mam tak, Q kwadrat minus 1 tutaj w domyśle, bo tutaj jedyneczka mi stoi. No i teraz znowu mam iloczyn. Kiedy z iloczynu wyjdzie 0? No wtedy kiedy? Albo 2Q minus 1 będzie 0, pierwszy nawias, albo drugi nawias, Q kwadrat minus 1 równa się 0. Z tego jak przeniesiemy i podzielimy, wyjdzie 1/2, a z tego jak przeniesiemy, spierwiastkujemy, no może tak niech będzie, że spierwiastkuje, wyjdzie mi Q równe 1 albo Q równe minus 1. Jak widzisz, potrzebne było założenie, bo jedynka być nie może. Absolutnie, bo by nie było spełnione to założenie, minus jedynka tak samo. Więc tu piszę sprzeczność, tu piszemy sprzeczność. No a tutaj Q równe 1/2 jak najbardziej zgadza się, że na wartość bezwzględną jest 1/2, jest mniejsza od 1. Czyli wyszło nam Q równe 1/2. Potrzebujemy jeszcze A1, A2, A3. Czyli teraz wracamy sobie może do tego A1, czyli ja tutaj będę dalej kontynuowała. Czyli A1 to się równa 240 minus 240 razy Q kwadrat, a Q kwadrat to będzie 1/4. Czyli A1 to będzie 240 odjąć,
Tu będziemy mieć, jak skrócimy, będziemy mieć 60, czyli A1 to się będzie równało nam 180. Czyli pierwszy wyraz mamy. No to teraz policzmy drugi wyraz, bo nam się sprzyda. Drugi wyraz, jak widzisz, to jest A1Q. Czyli A1 to jest 180 razy 1 druga, czyli po prostu 90. No i jeszcze trzeci potrzebuję. No to trzeci wyraz, załóżmy, mam A1Q kwadrat. Czyli A1 to jest moje 180 razy Q do kwadratu, czyli 1 czwarta. Czyli będę miała 45, prawda? No więc ja miałam do policzenia, zapiszę A1, dodać A2, dodać A3. To się równa. A1 to było 180, miałam do tego dodać 90 i miałam do tego dodać 45 jeszcze. Czyli tu mam 270 plus 45 mam 315. I wyliczyłam to, o co poprosiłam w zadaniu. O wyliczenie sumy trzech pierwszych wyrazów tego wyjściowego, nieskończonego ciągu geometrycznego zbieżnego. Zadanie numer 4. Kolejne cyfry dodatniej liczby trzycyfrowej tworzą ciąg geometryczny. Suma cyfr jedności i dziesiątek jest o 1 większa od cyfry setek. Jeżeli do odszukanej liczby odejmiemy liczbę złożoną z tych samych cyfr, lecz zapisanych w odwrotnej kolejności, to otrzymamy 495. Znajdź tę liczbę. To jest zadanie o tyle po pierwsze trudne, bo z treścią. Po drugie trudne, że nie tylko tu jest istotne, że mam do czynienia z ciągiem geometrycznym, tylko istotne jest to, jak zapisać liczbę trzycyfrową dodatnią. Otóż z tym młodzież ma problem. Ja to wytłumaczę Tobie na bazie takich okienek. Skoro ona ma być trzycyfrowa, to ja nie wiem, jakie ona ma cyferki, prawda? Nie wiem. Pierwsza cyferka x, druga y, trzecia niech będzie z. I teraz uwaga. Skoro tak jest, to to jest cyfra setek, cyfra dziesiątek, cyfra jedności. To, co ja teraz napisałam, to jest tylko zapis liczby trzycyfrowej, oczywiście dodatniej, prawda? Bo tak jest podane w treści, dodatniej. Podali mi w treści, że ma być trzycyfrowa dodatnia. To jest tylko jej zapis. Ale uwaga, zapis nam nie wystarczy. Potrzebna jest też znajomość wartości takiej liczby trzycyfrowej. I z tym młodzież ma problem, bo piszą mi x, y, z. Otóż nie, tak nie wolno napisać, bo napiszesz na maturze x, y, z, to znaczy, że ty mnożysz x razy y razy z. Niestety tutaj nie wolno. Zapisem właśnie takim w postaci setek, dziesiątek, jedności spotkałeś się już w szkole podstawowej. Już w klasie od 1 do 3 zapisywałeś liczbę w postaci z rozłożeniu na setki, dziesiątki, jedności. Ja też to teraz robię. Setek jest x, czyli mam 100x. Dziesiątek jest y, czyli mam 10y. Jedności jest z, czyli mam 1z, czyli ja po prostu napiszę z. I to jest liczba dopiero trzycyfrowa. Dopiero to jest liczba trzycyfrowa, jej wartość. Tak naprawdę wartość tej liczby trzycyfrowej to nie jest x, y, z. To jest 100x plus 10y plus z. Skoro ja mam na myśli oczywiście liczbę trzycyfrową, to muszę zapisać, że moje x nie może być zerem, no bo wtedy nie byłoby liczby trzycyfrowej. Ale oprócz tego muszę dopisać, że x, y i z to należą do zbioru cyfr, czyli 0, 1, 2, 3 i tak dalej, aż do dziewiątki, z tym, że napisałam już założenie, że x nie może być zerem, bo wtedy bym nie miała do czynienia z liczbą trzycyfrową. I teraz zapiszmy to, co w treści jest podane. Na razie zrobiłam takie wprowadzenie krótkie, żebyś widział różnicę pomiędzy zapisem a wartością liczby, w tym wypadku trzycyfrowej. Co to znaczy, że one tworzą ciąg geometryczny kolejne cyfry? To znaczy, że ja teraz muszę napisać tak. Pierwszą rzecz, którą wiem z treści zadania, to, że x przecinek y przecinek z tworzą ciąg geometryczny. Na pewno gdzieś mi się to przyda w pewnym momencie. Na razie zapisuję z treści, co jest podane. Dalej, druga informacja z treści jest taka. Suma cyfr jedności i dziesiątek, czyli jak dodam jedności i dziesiątki, suma cyfr, czyli będę miała y plus z, ja same cyferki dodaję. Czyli ja już tylko nie dodaję już 100x, 10y i z, tylko same cyfry x, y, z mam na myśli teraz. Czyli ja mam dodać, tak jak piszę w treści, sumę cyfr jedności, czyli z, z cyfrą dziesiątek, czyli y,
I to jest ona, ta suma, jest o 1 większa, czyli równa się, jest o 1 większa, o 1 plus od cyfry setek. Czyli 1 plus x. No takie równanko musieliśmy wywnioskować z treści. Dalej, trzecia rzecz, która nam będzie potrzebna. Jeżeli od szukanej liczby, a co jest szukaną liczbą? Szukaną liczbą nie jest, mój drogi, zapis, tylko ta wartość, czyli to jest nasza szukana liczba. 100x plus 10y plus z. Czyli uwaga, jeżeli od tej liczby, czyli ja przepiszę 100x plus 10y plus z, odejmiemy, czyli minus, liczbę, uwaga, złożoną z tych samych cyfr, lecz napisanych w odwrotnej kolejności. Czyli ja, co to znaczy, że napisane w odwrotnej kolejności? Ja to może tutaj obok napiszę, że jak ja mam te trzy okienka, to ja nie będę pisała x, y, z, tylko będę od tyłu pisała x, y, z. I to jest oczywiście zapis po przestawieniu cyferek w odwrotnej kolejności, czytam. Natomiast wartość to będzie teraz 100z plus 10y plus x, to będzie wartość. Czyli nie mylimy zapisu z wartością. No to skoro tak, to ja mam odjąć i napiszę co w nawiasie. 100z plus 10y plus x. I piszę tak, jeżeli od szukanej liczby odejmiemy liczbę złożoną z tych samych cyfr, lecz napisanych w odwrotnej kolejności, to otrzymamy po prostu 495. Znajdź tę liczbę. Czyli naszym zadaniem jest znaleźć naszą liczbę, czyli 100x plus 10y plus z równa się pytajnik. Bo ja mam znaleźć tą liczbę, jej wartość tak naprawdę, nie? Ja mam znaleźć wartość tej liczby. Popatrz, mamy trzy rzeczy i teraz musimy się zastanowić, od którego wyjść, od którego zacząć. Myślę, że dosyć wygodnie byłoby, myślę, zacząć od tego drugiego, bo wydaje się, że z tych trzech warunków to drugie jest najłatwiejsze. Więc ja zapiszę AD2, że zaczynam sobie od drugiego warunku i co bym z tego wyliczyła? No może z, żebym nie miała aż tylu niewiadomych. Czyli będę miała 1 dodać x, y przerzucam, minus y. Czyli wyznaczyłam zeta. Skoro wyznaczyłam tego zeta, to dobrze będzie go teraz podstawić do warunku chociażby trzeciego, myślę. Czyli teraz zrobimy warunek trzeci. Ja ten ciąg geometryczny zostawiam na sam koniec, bo z ciągiem geometrycznym nie jest tak wesoło. Więc dlatego ja zostawiam ten warunek na sam koniec. Po pierwsze, w warunku trzecim pozbądźmy się nawiasu, czyli tak. 100x plus 10y plus z, tu zmieniamy znaki, czyli minus 100z minus 10y i minus x równa się 495. No to popatrz, to nam się ładnie odejmie. Mamy 10y, odjąć 10y, nie będzie y-ków. No to tak, 100x minus x to mamy 99x. Z minus 100z to mamy minus 99z. To się równa 495. Myślę, że widzisz, że zapewne będzie dało się to podzielić, równanie, spróbujmy podzielić przez 99, żeby ten zapis był taki no, precyzyjny, prawda? Czyli zapiszemy x minus z, to się równa 495 podzielone przez 99, to jest po prostu 5. Bo 5 razy 90 to mamy 450, a 5 razy 9 to 45, czyli 450 plus 45 daje nam 495. Popatrz, jak pięknie wyszło. Wyszło nam kolejne równanie, ale ja jeszcze mogę tu podstawić. Za zeta już to, co mi wyszło w tym drugim, mogę podstawić, czyli będę miała x odjąć w nawiasie. 1 dodać x minus y i to się równa 5. No to opuszczam teraz nawias, będę tu pisała x minus 1 minus x dodać y, to się równa 5. Popatrz, x minus x mi się fajnie tutaj skróci i mam, że y to się równa, jak przerzucę 6. Popatrz, jak pięknie mi wyszło. Wyszło mi, że y to jest po prostu 6. Zgadza się? No oczywiście, że się zgadza. No to teraz tak, skoro y mi wyszło, to wrzucam z powrotem do tego, popatrz, ja się nie tykam na razie tego ciągu geometrycznego, bo ja nie chcę zamieszania, są trzy niewiadome. To robiąc z tego układ równań, moglibyśmy się nieźle pomieszać, a ja to chcę zrobić jak najprościej, żeby jak najszybciej rozwiązać. Czyli ja teraz wrzucam tutaj i napiszę z to się na 1 dodać x minus y, czyli minus 6. Zatem moje z to będzie x minus 5.
I teraz, jak już wiem, że już więcej nic nie zrobię, to już nie mam wyjścia. Muszę napisać AT1, czyli muszę wykorzystać warunek na ciąg geometryczny. Otóż co to był ten ciąg geometryczny? Ciąg geometryczny jest to taki ciąg, w którym jak podzielimy dowolny wyraz przez swojego wcześniejszego sąsiada, otrzymamy zawsze to samo. Czyli zatem, jak ja Z podzielę przez Y, to jest to samo, popatrz, jak Z podzielę przez Y, to jest to samo, co bym Y podzieliła przez X. Czyli Y podzielone przez X. No to podstawmy. Za Z podstawimy X minus 5. Za Y podstawiam 6. To się równa. Za Y 6, no za X, no to nic nie podstawię, więc tak zostawiam. Mnożę ładnie na krzyż, czyli mam X kwadrat minus 5X. To się równa 6 razy 6, 36. Przerzucam na tą stronę. Minus 36 to się równa 0 i nasza oczywiście kochana delta. Czyli liczymy sobie naszą deltą. 25 minus 4 razy 36, tylko na minusie jest to 36, czyli ja od razu napisałam plus po prostu. 4 razy 36, no to będziemy mieć tutaj 144, czyli delta to nam wyjdzie 169. Jak my ją spierwiastkujemy, to będziemy mieć 13, czyli nasze x1 to będzie minus b, czyli 5, a minus 13 i to nad 2, czyli mamy tutaj minus 8 nad 2, czyli minus 4. Uwaga, sprzeczność, dlatego że to miało być liczba trzycyfrowa dodatnia. X nie może być ujemne. Zatem skoro tak, no to jeszcze x2 nam zostało, czyli to jest 5 dodać 13 nad 2, czyli mamy 18 nad 2, czyli to jest 9, wyszło nam już x. Mamy już Y, ja przepiszę teraz do tego Y i jeszcze Z nam potrzebne. Z to będzie X minus 5, czyli 9 minus u nas 5, to będzie po prostu 4. I odpowiedź piszemy ta liczba, krótka odpowiedź to. I uwaga, 100X, czyli mamy 900, 10Y, czyli mamy 60 i plus Z, czyli 4. Oczywiście, że jakbyś sobie zrobił krateczki i wpisał po prostu 964, to by ci wyszło 964. Żeby być pewnym, że na 100% zadanie się dobrze zrobiło, można sobie sprawdzić, czy ta liczba, oto 964, spełnia ten warunek, no i ten ostatni warunek. Ale myślę, że spełnia, więc nie ma problemu. My nie będziemy sprawdzać, tylko na maturze. Gdybyś chciał, oczywiście możesz sprawdzić sobie, jak ci zostanie czasu na maturze. Zawsze można zwrócić uwagę też na sprawdzenie. Zadanie numer 5. Suma trzech początkowych wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego jest równa 6, a suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 16 trzecich. Dla jakich liczb naturalnych n spełniona jest nierówność i jest podana nierówność? Ja tą nierówność oczywiście tutaj zapiszę. Taka jest nierówność. S odjąć Sn i to ma być mniejsze od 1,96. Pytanie, dla jakich n-ów taka nierówność jest spełniona? Dalej, zanim my przejdziemy do tej nierówności, to my musimy coś jednak o tym ciągu wiedzieć, prawda? Po pierwsze, wiemy, że suma trzech początkowych wyrazów, czyli A1 dodać A2 dodać A3, z trzy początkowe wyrazy i ich suma wynosi 6. No to jest sytuacja prosta. Natomiast dalsza rzecz, a suma wszystkich wyrazów tego ciągu, czyli wszystkich wyrazów ciągu suma, to znaczy S. I to jest 16 trzecich. Oczywiście powiedziałam już we wcześniejszych zadaniach to, że jak będziesz stosował S, pamiętaj, musisz napisać założenie. Musisz napisać założenie, czyli gdzieś ma nam się pojawić założenie, że wartość bezwzględna sku ma być mniejsza od 1. To ma być zapisane. Ma być zapisane. I popatrz, mamy jeden warunek, mamy drugi warunek. Zastanówmy się, który jest prostszy. No, zarówno jeden, jak i drugi no, nie jest taki bardzo trywialny i prosty, no ale jednak trzeba coś przekształcić. No to zajmiemy się może tym pierwszym po kolei, AD1, czyli tak, A1 bym zostawiła w świętym spokoju, dodać, A2 też nie znam, ale mogę zamiast A2 napisać A1Q. No, A3 też nie znam, ale mogę napisać A1Q do drugiej. I to się równa 6, bo ja za każdym razem mnożę razy ku, razy ku, razy ku.
No ale skoro są tylko trzy wyrazy, no to mam jeden wyraz, drugi, trzeci, nie? Tutaj problemu wielkiego nie ma. Co z tym zrobić równanie? No jedynie A1 wyłączyć przed nawias. Jak zabiorę A1, to zostanie domyślna jedynka dodać. Stąd zabieram A1, zostaje mi Q. Stąd zabieram A1, zostaje mi Q kwadrat i to się równa 6. Niektórzy widząc takie równanko myślą sobie, jakie trudne równanie, nie wiem co dalej zrobić. Skoro nie wiesz, zostaw, wrócisz do tego. Teraz rozpisujemy ten drugi. AD2 sobie rozpiszmy. Wzór na S przecież pamiętamy, jak nie pamiętasz, użyj tablic. A był wzór A1 nad 1 minus Q i to się równa 16 trzecich. Ten wzór w zasadzie, mimo tego, że pojęcie nieskończonego ciągu geometrycznego jest dosyć trudnym pojęciem, no bo jak wyobrazić sobie nieskończenie wiele liczb, nie? To są pojęcia dosyć abstrakcyjne w matematyce, ale wzór jest prosty. Oczywiście przy tym założeniu ono się musi znaleźć. Tym warunkiem zajmiemy się na samym końcu. Jak w ogóle będziemy wiedzieć, jaki jest pierwszy wyraz? Jak znajdziemy Q? Wtedy sobie przejdziemy do tej części zadania. Na razie musimy coś o tym ciągu w ogóle wykapować. No to mnożymy na krzyż, czy mam 3A1, to się równa 16 minus 16 Q. No to popatrzmy. Gdybyśmy to podzielili przez 3 teraz, to byśmy mogli wyznaczyć A1, że to będzie 16 trzecich minus 16 trzecich Q. Myślisz, że nam się to nie sprzyda? Sprzyda się. Oczywiście, że się sprzyda. Dlatego, że teraz to A1 ja w odpowiednie miejsce tu wrzucę. Bo ja tutaj też mam A1. No to wykorzystam to, że to już wcześniej wyznaczyłam, prawda, z tego drugiego i wrzucę. Zamiast robić klamerkę, układ równań, to ja tu przekształcam, i tam wrzucam, prawda? Jest to taki bardziej przejrzysty zapis. No więc wrzucam, czyli mam 16 trzecich minus 16 trzecich Q i to 1 dodać Q, dodać Q kwadrat i to się równa 6. To 16 trzecich w sumie moglibyśmy wyciągnąć przed nawias. To wyciągnę. 16 trzecich, otwieram nawias, tu mi zostanie 1 minus Q, a to przepisuję 1 dodać Q kwadrat i to się równa 6. I teraz uwaga, pewnie intuicyjnie pomyślisz sobie, że to trzeba mnożyć każdy przez każdy. Super, można mnożyć każdy przez każdy, ale myślę, że część z Was zauważy, że tu jest uwikłany wzór skróconego mnożenia. Nie byle jaki, na sześciany, konkretnie na różnicę sześcianów. Jak tego nie widzisz, to się nic nie dzieje. Możesz mnożyć każdy przez każdy, tam się pewne elementy pousuwają, a ja zrobię szybciej, zastosuję wzór, który jest w tablicach. To jest wzór A do trzeciej minus B do trzeciej, czyli 1 do trzeciej minus Q do trzeciej, to się równa 6. To mi kompletnie nie pasuje, czyli podzielę przez 16 trzecich i mam tak, 1 minus Q do trzeciej, to się równa 6 razy, tu przez odwrotność będę miała 3 szesnaste. No to pasowałoby mi coś skrócić, chociaż przez 2, to tu będę miała 3, a tu będę miała po prostu sobie 8, czyli 1 minus Q do trzeciej, to się równa, tu pomnożę 9 ósmych. Skoro tak, przerzucę tą jedynkę, czyli będę miała minus Q do trzeciej, to się równa 9 ósmych minus 1, czyli minus 8 ósmych, mamy 1 ósmą. Pomnożę przez minus 1 i dochodzę do wniosku, że moje Q do trzeciej to jest minus 1 ósma. Z pierwiastku jest stopniem trzecim i zapiszę, że Q wyszło minus 1 druga. No tak przykład dobrany, żeby się fajnie pierwiastkowało. Czy Q równe minus 1 druga spełnia nasze założenie? Oczywiście, bo jak zastosuję wartość bezgenną, wychodzi 1 druga. Czyli 1 druga jest mniejsza od 1? Jak najbardziej. Zgadza się nasze Q, no to potrzebujemy wyliczyć A1. No to myślę, że do tego podstawimy, czyli mamy A1 to się równa 16 trzecich minus 16 trzecich razy minus 1 druga, to będzie plus. I będziemy mieć 16 szóstych, prawda? Ale zamiast tego mogłabym to skrócić i będę miała 8 trzecich. No to A1 to jest 24 trzecie, czyli po prostu A1 to jest 8. Popatrz, jakie piękne wyszło A1, 8. Skoro tak, to teraz zastanówmy się nad tym naszym warunkiem, a ja w ogóle mam wyznaczyć N. To gdzie to N jest utkwione? Oczywiście tutaj jest mamy to N, prawda? To mamy w tym miejscu N. S, to przecież my wiemy, ile wynosi. Natomiast SN, co to jest SN? Może od tego zacznijmy. SN jest to, nie musi to być wytłumaczone, ty masz wiedzieć, że skoro S to jest suma nieskończenie wiele wyrazów ciągu geometrycznego, to SN to będzie suma N
początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. A na to był specjalny wzór, ja przypomnę. A1 razy 1 minus q do n tej nad 1 minus q. Wzór w tablicach, gdyby ci się zapomniało, jesteśmy w ciągach geometrycznych. No to Sn to się równa. A1 to jest u mnie 8 razy 1 minus, uwaga, za q podstawiam minus 1 drugą do potęgi n tej nad 1 minus minus 1 druga. No to to się równa. 8 razy. W liczniku niestety nic nie zrobię, muszę tak przepisywać. Natomiast w mianowniku będę miała 1 dodać 1 druga, czyli tak jakby 3 drugie. No to może pod spodem Sn to się równa. Zapiszę 8 i teraz napiszę najpierw to tylko przez odwrotność, czyli razy 2 trzecie, razy, a w nawiasie napiszę 1 minus, minus 1 druga do n. No ten zapis taki niezbyt ciekawy, ale nic na to nie poradzimy. To się równa. Tu jak pomnożę, będę miała 16 trzecich z tego, od razu razy 1, to jest 16 trzecich, minus 16 trzecich razy minus 1 druga do n. No nie za ciekawe, ale nie mam wyjścia, tak zostawiamy. Nie mogę wykonać tego potęgowania, bo przecież nie wiem, ile wynosi n, prawda? No to teraz już podstawiam do tego warunku, czyli ja to może na czerwono podstawię. Za s podstawię 16 trzecich, odjąć i teraz uwaga, to będę odejmowała, czyli 16 trzecich, a teraz mam odjąć i to na minusie, czyli będę miała plus 16 trzecich minus 1 druga do n tej. Zamykam wartość bezwzględną i jest mniejsze od 1,96. Popatrz, jak pięknie jest dobrany przykład tutaj, że to mi się z tym odjęło, a teraz 16 trzecich ja w sumie mogę przed wartość bezwzględną dać, a w wartości bezwzględnej zostawię minus 1 druga do n tej i to jest mniejsze od 1,96. Na pewno to 16 trzecich nie pasuje mi, więc podzielę przez 16 trzecich. I teraz uwaga, wartość bezwzględna, wiesz co robi? Wartość bezwzględna kasuje nam minusa. A teraz zastanówmy się, czy to minus 1 druga do n tej mogłoby być ujemne? Oczywiście, w zależności od tego, jakie będzie n. Jak n będzie parzyste, to się minus kasuje. A jak n nieparzyste, minus zostaje. Ale wartość bezwzględna, która tu jest nałożona, tak? Podana w warunkach zadania, ta wartość bezwzględna i tak skasuje minusa. Zatem ja mogę to opuścić i napisać po prostu 1 druga do n. Tego minusa mi skasowało. Wartość bezwzględna kasuje tego minusa i to jest mniejsze od, a tu będę miała 1,96 razy przez odwrotność 3,16. Trójeczka mi się tu skróci, tu będę miała 32, czyli będę miała 1 druga do potęgi n jest mniejsza od 1 nad 32 razy 16 to mamy 512. No i jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. Zapiszę tutaj. 1 druga do n tej jest mniejsza od i teraz 1 druga. I teraz do której potęgi? Myślę, że część z Was pamięta, że 2 do potęgi 10 to jest 1024. Więc tu musi być 2 do 9. Więc skoro mamy 1 512 to będzie 1 druga do potęgi 9. To jest nierówność wykładnicza, uwaga, i pamiętasz, jak to było w nierównościach wykładniczych, że jak były podstawy mniejsze od 1, oczywiście większe od 0, to opuszczając zmieniamy zwrot nierówności ze względu na to, że mamy do czynienia z funkcją wykładniczą malejącą. Czyli ja opuszczając podstawy zmieniam zwrot. I teraz mieliśmy wyznaczyć n-a, no to musimy napisać odpowiedź. Pamiętamy, jesteśmy w ciągach i jak jesteśmy w ciągach, to my nie możemy mieć byle jakiego n. To ma być liczba naturalna, większa od 9, czyli 10 jest ok, 11 jest ok, 12 jest ok i tak dalej. Można tak zrobić odpowiedź, a można napisać odpowiedź, że n ma być to liczba naturalna, co najmniej wynosząca 10. To tak samo, słownie zapisane, czy w postaci takiej klamerki. Oczywiście tych n jest nieskończenie wiele, prawda? Jest ich nieskończenie wiele, ale najmniejszy możliwy n to 10. Zadanie numer 6. Udowodnij, że w dowolnym trójkącie prostokątnym, w którym długości boków tworzą ciąg arytmetyczny teraz, promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy różnicy ciągu długości jego boków. Zrobiłam rysunek dowolny trójkąt prostokątny. Ja oczywiście standardowo napisałam założenie łącznie z wykonanym rysunkiem i oznaczyłam tak, jak się standardowo oznacza w trójkącie prostokątnym boki ABC, ale to nie koniec założenia. Jest podane, że długości boków tworzą ciąg arytmetyczny. Zapiszmy
A najmniejszy jest A, przecinek B, przecinek C tworzą ciąg arytmetyczny, jest podane w treści. I teraz jeszcze ważna rzecz. Fajnie by było zapisać sobie, bo w treści tam później w tezie jest mowa o pewnej różnicy ciągu długości jego boków. Czyli tą różnicę możemy sobie przyjąć, że nazwiemy X, to będzie różnica tego ciągu arytmetycznego. Natomiast jeszcze nam będzie potrzebny promień okręgu wpisanego. Ja specjalnie tą różnicę nie oznaczałam R, dlatego że małe r powinno nam się kojarzyć poniekąd też z różnicą ciągu arytmetycznego, ale bardziej z promieniem okręgu wpisanego w trójkąt. Te oznaczenia ja zapisuję w założeniu, bo to są moje oznaczenia, żebym mogła skonstruować teraz tezę. A moja teza jest taka, że mam wykazać, że skoro tak jest, to mam wykazać, że mój promień okręgu wpisanego, czyli u mnie małe r, jest równe tej właśnie różnicy tego ciągu arytmetycznego, czyli jest równe x. No i oczywiście dowód. Zobaczysz, to zadanie jest proste, tylko ten zapis, że trzeba sobie wprowadzić, czasem bywa tutaj kłopotliwy. Po pierwsze, od czego byśmy zaczęli? Myślę, że zaczęlibyśmy od tego, że skoro jest to ciąg arytmetyczny, no to skoro tak, to i skoro x to jest przyjęta nasza różnica, to znaczy, że jeżeli ja bok A zostawię w świętym spokoju, niech będzie najkrótszy, to ten drugi bok B mogę napisać, że to jest A dodać x, a ten trzeci najdłuższy A dodać 2x. Wiesz, jak to było w ciągu arytmetycznym? W ciągu arytmetycznym kolejne wyrazy powstawały poprzez dodanie jakiejś stałej liczby. Ja zapiszę Ci, że to jest to nasze B na rysunku, a to jest to nasze C. I ja to zapiszę, że to jest mój ten ciąg arytmetyczny. Tutaj nic takiego Ameryki nie odkryłam, prawda? Wykorzystałam to, że skoro jest to ciąg arytmetyczny, to jest pewna różnica, którą my oznaczyliśmy jako X. Czyli pierwszy, najkrótszy bok to jest A, ten kolejny to będzie A plus X, a ten następny, najdłuższy to będzie A plus 2X. No dobrze. Pasuje teraz się zająć tym promieniem. Otóż, jeżeli nie pamiętasz, to możesz skorzystać ze wzoru w tablicach, bo jest taki wzór gotowy w tablicach na policzenie długości promienia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny. Ja ten wzór przypomnę na czerwono. Jest to wzór przy takich moich oznaczeniach. A dodać B, odjąć C nad 2. Jest to wzór właśnie nie na promień byle jakiego trójkąta, w byle jakim trójkącie, prawda? Tylko w trójkącie prostokątnym. Jest to wzór na promień okręgu, oczywiście wpisanego. Możesz sobie to kółeczko wpisać tutaj, ale nie ma potrzeby. Bo jeżeli skorzystasz ze wzoru, albo pamiętaj, najlepiej, żebyś go pamiętał, ten wzór, to możesz po prostu ten wzór tylko napisać, bez nawet rysowania. A plus B minus C nad 2. No to spróbujmy zastosować. Czyli to się równa. Zamiast A, no to po prostu napiszę A, no bo tutaj nic nie nakombinuję. Dodać, zamiast B napiszemy A dodać X. I zamiast C napiszemy sobie teraz A dodać 2X, tylko jest minus, czyli będzie minus A i minus 2X i to podzielone przez 2. No to zatem to się równa. No to tutaj mamy tak, A minus A nam się fajnie tu odjęło, czyli zostało nam samo A, X minus 2X to będzie minus X nad 2. Wyszedł mi taki promień. No to jeszcze nie jest to, co ja bym chciała, prawda? Bo ja mam wykazać, że mój promień to jest po prostu ten x. Na razie tego jeszcze nie widzimy, że to jest x, prawda? No bo na razie nam wyszło, że to jest a minus x nad 2. No to teraz co nam stoi na przeszkodzie, prawda? Zastosować twierdzenie Pitagorasa. Można? Oczywiście, że można. Jest to w końcu trójkąt prostokątny. To w dowodzie będę stosowała twierdzenie Pitagorasa, czyli a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Czyli tak, a kwadrat zostawiamy plus b kwadrat. Moje b to jest przecież a dodać x do kwadratu. To się równa. Zamiast mojego c napiszę a dodać 2x i to do kwadratu. Czyli a kwadrat dodać. Stosujemy wzór skróconego mnożenia. A kwadrat dodać 2 ax dodać x kwadrat, to się równa. Teraz tu mamy a kwadrat dodać też podwojony iloczyn, czyli będę miała 2 razy 2, czyli 4ax i dodać 4x kwadrat. No, jedynie a kwadrat i a kwadrat mi się tu odjęło, a resztę muszę przerzucić na jedną stronę. No więc możemy tak, a kwadrat, tu mam 2ax
minus 4ax, czyli będę miała minus 2ax. Tu mam x kwadrat, jak przerzucę, będę miała minus 4x kwadrat, przerzucę, będę miała minus 3x kwadrat i to się równa 0. Wyszło mi takie równanie. No i teraz uwaga, patrzymy sobie, no co to ma wspólnego to równanie teraz z naszym promieniem. No w sumie to nie widzimy żadnej jakby zależności, prawda? Nie widzimy tutaj nic takiego ciekawego, ale jest to równanie z dwoma niewiadomymi, ale ono jest specyficzne. Specyficzne dlaczego? Ponieważ ja je mogę potraktować jako równanie kwadratowe, tylko muszę ustalić, która dla mnie to będzie zmienna, a który to będzie parametr. Pamiętasz? Równania kwadratowe z parametrem. Ja przyjmę, że moją zmienną będzie a, bo pasuje mi tutaj zamiast tego a coś podstawić, żeby mi r wyszło, prawda? Czyli moją zmienną to będzie a, dlatego ja tak zapiszę, a parametrem będzie x, więc liczę normalnie deltę. B kwadrat, czyli u mnie tutaj będzie minus, zapiszę to, minus 2x, bo to jako parametr, do kwadratu, minus 4 razy, tutaj jest 1, razy, a c to jest minus 3x kwadrat. No takie trudne tutaj mamy przekształcenie, ponieważ teraz musimy tak jakby sobie sami sparametryzować to równanie kwadratowe, sami zwrócić uwagę na to, że to może być kwadratowe, ale jeżeli jedną przyjmiemy jako zmienną, a drugą nie wiadomo jako parametr. Bardzo rzadko się tak trafia, ale czasem w zadaniach się trafia. No to mam 4x kwadrat, tu będzie minus i minus, czyli plus, 12x kwadrat, popatrz jak pięknie wychodzi, 16x kwadrat. My sobie to spierwiastkujemy i napiszemy 4, oczywiście x. X jest, mogę dopisać do założenia, x ma być dodatnie, no bo skoro u mnie najmniejszy bok to jest a, no to każdy kolejny ma być większy, czyli mam coś dodawać dodatniego. Skoro tak, to ja nie muszę tutaj się martwić, że będę miała liczbę ujemną, prawda? No zresztą i tak jakbym spierwiastkowała, no to tutaj nie ma opcji, żeby wyszło inaczej, prawda? Jak mam 16x kwadrat deltę. No to teraz liczymy sobie nasze a1, czyli minus b, czyli będzie u mnie 2x minus 4x nad 2. Wychodzi mi 2x minus 4x, to jest minus 2x nad 2, czyli minus x. Oczywiście jest to sprzeczność, bo bok nie może być ujemny. No i drugie a2 mamy. 2x dodać 4x nad 2, czyli mamy 6x nad 2, czyli 3x. 3x, no już jest całkiem ok. Skoro tak, to wracam do tego, na czym stanęłam. Bo ja w tym wyznaczaniu tego promienia, co jest bardzo ważne, stanęłam w pewnym momencie. Ja do tego wracam teraz, czyli napiszę, że moje r to jest a moje a to jest 3x minus x nad 2. Czyli to się równa 3x minus x to jest 2x nad 2, czyli to jest po prostu x. Co kończy mój dowód? Czyli doszłam do wniosku, że moje r to jest x. Nie było to takie proste. Dlaczego? Dlatego, że ja tutaj musiałam się posiłkować tym, że musiałam wykonać rysunek, musiałam wykorzystać fakt, że wiem, że te boki tworzą ciąg arytmetyczny, musiałam wykorzystać wzór na długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, który fajnie jest znać, a na końcu jeszcze musiałam zastosować twierdzenie Pitagorasa. Niby prosta rzecz, ale popatrz, wyszło mi równanie, które jest równaniem z dwoma niewiadomymi, gdzie ja musiałam jedną z niewiadomych uznać za parametr, żeby móc normalnie potraktować to jako równanie kwadratowe. Ja a zostawiłam jako zmienna, tu zaznaczyłam Ci kolorem czerwonym, to a jako zmienna, natomiast x musiałam sparametryzować, dlatego jak liczę deltę, to ja z x, tam są wszędzie x, a nie, bo a została jako zmienna, natomiast x zostawiłam specjalnie, żeby w miejsce a podstawić coś z x. Bo jeżeli ja jedną jakby zmienną sparametryzuję, to mi wychodzi tak jakby uzależnienie jednej zmiennej, czyli literki a, w tym wypadku od literki x. No i podstawiłam tutaj w miejsce a 3x, wyszło mi to, co miało wyjść, czyli to, co miałam udowodnić, że moje r to jest po prostu x. Zadanie numer 7. Ciąg AN określony jest wzorem. AN to się równa w liczniku 4N minus 3, w mianowniku 1 minus 2N, gdzie N jest większe lub równe od 1. Oczywiście jest to sytuacja standardowa. W ciągach wiemy, że zawsze mamy liczby naturalne, N i większe lub równe od 1. Oblicz, ile wyrazów tego ciągu różni się od liczby minus 2 o więcej niż 0,1. Specjalnie tego nie zapisałam, tylko przepisałam wzór. Dlaczego? Dlatego, że co to znaczy, że różni się od liczby minus 2? To znaczy, że ja mam
odjąć. Skoro się różni, to ma być różnica, prawda? Skoro różni się od liczby, czyli jeżeli ja od an odejmę minus 2, bo się ma różnić, prawda, od liczby minus 2 o więcej niż 0,1. I teraz uwaga, ja mogę to tak zapisać, ale może być sytuacja taka, że ja przecież nie wiem, czy ja mam od an odejmować minus 2, czy mam od minus 2 odejmować an, prawda? Więc dlatego dla bezpieczeństwa muszę tutaj wsadzić wartość bezwzględną, bo jest mi obojętne, czy ja od an odejmę minus 2, czy ja od minus 2 odejmę an. Dlatego dla bezpieczeństwa wstawiamy wartość bezwzględną. I teraz popatrz, mamy an, minus i minus da nam plus 2 i to jest większe od 0,1. Pytanie, ile jest takich wyrazów, czyli my musimy znaleźć n, ale mało, że znajdziemy n, to my mamy powiedzieć odpowiedź, ile takich jest wyrazów, żeby an różnił się od liczby minus 2 o więcej, żeby się różnił od tej liczby, o więcej niż 0,1, czyli żeby było coś więcej niż 0,1. No to skoro tak, no to popatrz, musimy tutaj podstawić za an nasz ten wzór, czyli 4n minus 3 nad 1 minus 2n dodać 2 i to jest większe od 0,1. Trzeba tutaj wspólny mianownik, żeby się tym w ogóle zająć, więc mamy tak, 4n minus 3 nad 1 minus 2n dodać, wspólny mianownik będzie 1 minus 2n, a tu mamy dwójkę, tak jakby nad 1, czyli razy 2 to będę miała 2 minus 4n. Muszę po prostu ten mianownik pomnożyć razy 2 i to ma być większe, a napiszę od 1/10. Ma się różnić więcej niż 0,1, prawda? Czy coś więcej niż 0,1. Dobra, no to teraz na jedną kreskę zapiszemy, czyli 4n, tu mamy minus 4n, to nic nie będę miała, czyli będę miała minus 1 nad 1 minus 2n i to jest większe od 1/10. Oczywiście muszę taką nierówność rozwiązać, ale popatrz, spróbujmy się jeszcze nad tym zastanowić, czy musimy w ogóle pisać założenie o mianowniku. W zasadzie, jak popatrzysz, to nie będziemy musieli, dlatego że n to są liczby naturalne. Tu nigdy nie wyjdzie z mianownika 0. Jeżeli będziemy mieć na myśli, że n to są liczby naturalne, oczywiście większe lub równe od 1. Więc jak napiszesz założenie, to ci i tak nic tutaj nie wniesie nowego. Dobra, tu jest wartość bezwzględna z ilorazu. Ja mogę rozdzielić na dwie wartości bezwzględne. Z licznika i osobno z mianownika, wykorzystując własność wartości bezwzględny. Popatrz, po co to zrobiłam? Dlatego zrobiłam, że wartość bezwzględna z minus 1 to jest przecież 1. A tu napiszę 1 minus 2n, ale pod wartością bezwzględną jest większa od 1/10. Teraz, no na krzyż nie mogę pomnożyć, ale mogę sobie najpierw pomnożyć razy 10, żeby się tego mianownika posłużyć, będę miała 10 nad 1 minus 2n i to jest większe od 1. Teraz mogę pomnożyć przez ten mianownik. Dlaczego? Dlaczego mogę pomnożyć, jak jest niewiadoma? Że wiem, że to jest dodatnie. To nawet zerem być nie będzie, prawda? A nie mówiąc już o liczbie ujemnej. Nie będzie zerem, bo tutaj musiałoby być 1/2 za n, żeby mi się to wyzerowało, a 1/2 i tak nie może być. No więc będę miała 10, jest większe. Wartość bezwzględna 1 minus 2n. Przerzucę tak jakby od tyłu to zapiszę, bo będzie mi się łatwiej tutaj teraz opuszczało wartość bezwzględną. Jest to prosta nierówność z wartością bezwzględną. Jak się to rozwiązywało? 1 minus 2n mniejsze od 10 i 1 minus 2n większe od minus 10. Czyli minus 2n jest mniejsze od, to przerzucimy od 9, podzielimy przez minus 2 i mamy, że n jest większe od minus 4 1/2, co jest oczywiste, prawda, no bo ma być większe lub równe od 1, ale niech będzie. I minus 2n jest większe, to przerzucimy minus 11, podzielimy przez minus 2, dochodzimy do wniosku, że n jest mniejsze od 5 1/2. Czyli tak naprawdę z tego wychodzi nam przedział od minus 4 1/2 do 5 1/2, ale to, mój drogi, nie jest odpowiedź, bo my musimy pamiętać o tym, co jest bardzo ważne, że n to są liczby naturalne i najmniejszy możliwy n to 1. Czyli my musimy teraz wymienić
te eny, które mi tu pasują. Czy jedynka się znajduje, bo zaczynam od jedynki startować w ciągach. Jedynka się mieści w tym przedziale? Oczywiście. Dwójka? Też. Trójka? Też. Czwórka? Też. I piątka jak najbardziej się mieści. Więcej się nie mieści, bo ma być do 5 jedna druga. Czyli odpowiedź, pytanie było. Ile jest, wyznacz, było pytanie, oblicz, ile wyrazów tego ciągu, prawda, ma tą własność. Czyli tych wyrazów, tak napiszemy, tych wyrazów jest, pytanie było, ile? 1, 2, 3, 4, 5. Tych wyrazów jest 5. Pamiętaj, jeżeli czytasz zadanie, to pamiętaj o czytaniu ze zrozumieniem. Jeżeli pytają, ile wyrazów, odpowiadasz ile. Jeżeli pytają, które wyrazy, mówisz, które wyrazy. Tu trzeba bardzo uważać w ciągach, bo naprawdę jak zadane jest pytanie, tak ty musisz skonstruować odpowiedź. Na to nasze spotkanie miałam przygotowanych tutaj 7 zadań. Myślę, że te zadania w zupełności nam wystarczą do tego, żeby sobie przypomnieć elementy ciągów. To są, widzisz, zadania nie z poziomu podstawowego, to są zadania z poziomu rozszerzonego. Zwróciłam szczególną uwagę na tej lekcji na szereg geometryczny, który dosyć często występuje w zadaniach maturalnych na poziomie rozszerzonym, ale zwróciłam też Tobie na tej lekcji uwagę na takie ciekawsze zadania z ciągami. Czy to, popatrz, tutaj nie ma żadnego ciągu arytmetycznego ani geometrycznego, to jest zadanie z dowolnym ciągiem, jakiś warunek, jakaś nierówność do rozwiązania, jakaś skonstruowana porządnie odpowiedź. Ale zwróciłam też zadania z Tobą tutaj uwagę na takie zadania, gdzie były pomieszane ciąg arytmetyczny, geometryczny, prawda? Gdzie był pomieszany szereg geometryczny z jakimś ciągiem geometrycznym. No, taką mieszaninę tych ciągów możemy sobie zafundować. Przeważnie ta mieszanina jest na poziomie rozszerzonym. Ale również na poziomie podstawowym może trafić się zadanie, gdzie właśnie jest pomieszany ciąg arytmetyczny z geometrycznym. No i jest to zadanie oczywiście wtedy już więcej punktowane. Mam nadzieję, że ta lekcja w zupełności wystarczy do tego, żebyś na maturze z matematyki, która będzie już niebawem, żebyś na maturze rozwiązał zadanie z ciągów liczbowych, w tym również z szeregu geometrycznego. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.